Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj czas na projekt Denko. Zapraszam was gorąco do oglądania. Produktów jest jak zwykle całe mnóstwo, mimo że ostatnie Denko wcale tak dawno nie było nagrywane. No i lecimy. Planeta Organika, Black Moroccan Hair Mask. W poprzednim Denku chyba też była ta maska. No i teraz znowu kolejne opakowanie, bo ono było właśnie już przy końcówce. No i cóż mam powiedzieć? Kto ogląda regularnie, to wie, moja jedna z ulubionych masek do włosów. Choć, tak jak chyba już wspominałam wam, kiedyś bardziej mnie jarała. Teraz uważam, że jest bardzo dobra, chętnie do niej wracam, ale nie mam już na jej punkcie takiej obsesji, jak miałam. I szczerze mówiąc, nie wiem dlaczego. Czy moje włosy się troszeczkę zmieniły, czy co tutaj się zadziało? Kolejne opakowanie to... Kolejne zużyte opakowanie to opakowanie po żółtej glince marki Your Natural Side. Cóż mam powiedzieć dla odmiany na temat żółtej glinki? Ja lubię maseczki glinkowe, robię je zdecydowanie za rzadko, a za rzadko je robię troszeczkę z lenistwa. Natomiast ta glinka była bardzo fajna i zawsze mam wrażenie, że jednak te maseczki glinkowe mają działanie, wierzę w ich działanie, choć nie wiem, czy zasadniczo je obserwuję. Glinek jeszcze dom mam pod dostatkiem, więc nadal glinki u mnie pozostają. Kolejna rzecz to woda termalna marki Uriage. I wielokrotnie wam tutaj na kanale wspominałam, że dla mnie jest to najlepsza woda termalna. Używałam różnych firm i tej wody nie trzeba wycierać z buzi i ta woda jest słonawa. Ja szczerze mówiąc zawsze kupuję wody termalne przed wyjazdem na wakacje, bo wtedy głównie ich używam. W upały trzymam ją w lodówce. Dalej, słuchajcie, kula do kąpieli, to jest piękne opakowanie. Kula do kąpieli, trawa cytrynowa z firmy Kostka Mydła i to była kula, którą ja znalazłam w nowym zupełnie boksie Be Yourself Box. Zostawię wam tutaj, jeżeli tylko nie zapomnę, linka do filmiku właśnie z pierwszym pudełkiem. I tak jak się spodziewałam, tak też było. Kula była obłędna, miała przepiękny zapach, super się rozpuściła, zmiękczyła wodę. Zmiękczyła. I naprawdę byłam bardzo z niej zadowolona i z przyjemnością kiedyś bym do niej wróciła. I ciekawostką jest to, że ta kula, choć mówię, ona duża nie była, natomiast jej była taka, kosztuje zaledwie 5 zł, więc jest to bardzo dobra cena moim zdaniem. Lecimy dalej. Tutaj trochę też porządków nam się powkradało, zaraz zobaczycie. Duże opakowanie zużyte i Froszę, Mango i Kolendra. I muszę przyznać, że pół tego opakowania wykorzystałam jako płyn do kąpieli, ponieważ te produkty marki Ifrosh, a tak naprawdę każde żele pod prysznic, wspaniale się pienią i ten zapach wtedy jest taki, utrzymuje się w łazience podczas tej kąpieli, więc dlatego tak szybko zużyłam tak duże opakowanie. Mango i Kolendra to jeden z moich faworytów zapachowych marki Ifrosh, więc na pewno jeszcze kiedyś z przyjemnością do tego żelu wrócę. Kolejny żel marki Ifrosh, ten już wykorzystałam tylko i wyłącznie do mycia ciała i jest to marakuja, limitowana edycja. I taka ciekawostka, na stałe do oferty Ifrosh wszedł zapach marakuja. I teraz pytanie, czy to jest ten sam zapach, czy nie? Nie byłam jeszcze stacjonarnie, żeby się zapytać lub powąchać. Jeżeli wy wiecie, to bardzo was proszę dajcie mi znać, czy to jest to samo, bo tam niby piszą marakuja chyba i imbir. Czy to jest nie to samo, no. Obłędny zapach, mam o tym samym zapachu wodę toaletową, którą bardzo lubię i słodki. Zresztą to chyba nawet było w ulubieńcach. Cud dla mnie. Dalej. Regenerum, szampon regeneracyjny do włosów, a więc mój ulubiony szampon, który no niesamowicie zmiękcza włosy. Niesamowicie je nawilża, to jest szampon, po który sięgam najczęściej, po który najczęściej wracam. Kolejne zużyte opakowanie, teraz akurat chwilowo go nie kupuję, bo mam inne produkty, ale podejrzewam, że kiedyś znów do niego wrócę, nawet na pewno. Lakier do włosów Taft, kiedy czeszę się w koczek, muszę te włosy lakierować i jest to lakier jak zwykle czwórka, Ultra Stark, czyli jedyny lakier, jakiego używam do włosów. Coś również z Be Yourself Boxa, a więc maska bananowa do włosów marki Skin79. Maseczka jednorazowa. Tej maski, powiem wam, jest tutaj naprawdę mało. Szukam, czy tu jest gdzieś jakaś pojemność. Tak, 20 ml. Tego produktu było naprawdę mało i mimo, że ja nakładam, wiadomo, maskę od połowy długości włosa, to jej tak było... No, na styk niech będzie. Kosztuje to 15 zł, więc raczej wątpię, żebym się skusiła na kolejne saszetki, tak sama z siebie. Ale muszę przyznać, że maska działała świetnie. Ja rozczesywałam tego dnia, kiedy jej użyłam, włosy, które były mokre.
I to jest zawsze test masek i odżywek. Jeżeli się to udaje, to znaczy, że produkt jest po prostu dobry. I faktycznie, maska była bardzo fajna, no ale to chyba raczej zda egzamin na zasadzie, na wyjazd kupię saszetkę, no bo tak w codziennym użytkowaniu to po prostu się to nie opłaca. Ale gdyby była w dużym opakowaniu i w przyzwoitej cenie, to chętnie, powiem Wam, bym się na nią skusiła. Maseczka świnka skończyła się, tak, muszę kupić koniecznie kolejne opakowanie. Moja ukochana maseczka świnka się skończyła. Już pod koniec ona jakby tak lekko przyschła, mimo że ja trzymałam do końca, wiecie, to zabezpieczenie, ale wydaje mi się, że już później, widzicie, że ona jest brudna, trudno było mi ją dokręcać. Na ile mi ona starczyła? Chyba na całkiem długo, zważywszy na to, jak często ją wykonywałam. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to powiem, że jest to maseczka bąbelkująca. O niej był osobny film, była ona również nieraz w ulubieńcach zapewne. I chodzi o to, że ta maseczka faktycznie wizualnie oczyszcza pory, czyli czarne punkciki znikają po jej użyciu. I ciągle mnie pytacie, jaka to jest firma. Ja Wam zawsze zostawiam linka, albo prawie zawsze, kiedy o niej mówię. Bardzo proszę, tak to wygląda. I moja maska pochodzi ze sklepu La Rose. Właśnie. I przy tej okazji, słuchajcie, ja wiem, że produkty, może nie tej firmy, ale Chemisza i jeszcze jakieś koreańskie weszły do natury, ale zwróćcie uwagę na cenę. Bo ja patrzyłam, że te ceny produktów w naturze są dużo wyższe niż na przykład w sklepie La Rose. I nawet kupując La Rose z wysyłką, płacicie taniej niż pójście i kupienie stacjonarnie w naturze. Więc to Wam daje znać, żebyście się po prostu na to nie nacięło, no bo szkoda, tak? Przepłacać. Biały jeleń, płyn do kąpieli, to jest naturalny chlorofil, czyli drugi jakby chyba w kolejności, który ja lubię pod względem zapachu. No, moje ulubione płyny. Przynajmniej nic mi się po nich nie dzieje, mogę ich używać non-stop i jestem bardzo z nich zadowolona. I kolejne oczywiście opakowanie mam w użyciu. Dlaczego ja do tego denka popychałam dwie kosmetyczki? Head & Shoulders, jabłko. Dlaczego tak szybko zużyty szampon? Ponieważ rewelacyjnie domywa pędzle. Pędzle myję różnymi szamponami, ale to jest mój faworyt. To, jak to mi domywa pędzle z mocno napigmentowanych kolorów, z różu, z czerwieni, z jakichś takich intensywnych, ciemnych. O! Super. Dodatkowo jest to szampon, którego staram się używać co jakiś czas, żeby oczyścić włosy lub jeżeli mam mocno właśnie wylakierowane włosy, następnego dnia myję głowę, to używam tego szamponu. Znaczy ja generalnie myję codziennie głowę, rzadko mi się zdarza myć co dwa dni. I polecam w ogóle taką metodę mycia włosów, bo włosy powinny być czyste. Sorry, nie mogłam się powstrzymać, ale ja mam na tym punkcie obsesję i ten szampon rewelacyjnie mi się sprawdza właśnie szczególnie po lakierze, bo bardzo często po lakierze zostaje jakby taki łupież, takie coś białe we włosach, a ten, ponieważ jest przeciwłupieżowy, no to właśnie po tym nie zostaje. I ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżeli nie masz łupieżu, a używasz takiego szamponu, to go dostaniesz. Nie dostaję. I Sana, żel pod prysznic ogórek i aloes. Powiem Wam, że ten żel niby miał ładny zapach, ale podczas się mycia nim miałam wrażenie, że jednak tak jak to te żele z Isany mają w zwyczaju, lekko mi przesuszał skórę i że ten zapach już na ciele nie był taki fajny i jak go zużyłam, także jako płyn do kąpieli. I tutaj z kolei spisał się świetnie, bo się bardzo dobrze pienił. Ten zapach był taki dużo bardziej subtelny, przyjemny. No, żel za 2,50, a jednak fajny produkt. Dalej, jeżeli jesteśmy przy tematce Rossmana, to mamy również olejek do kąpieli Isany, czyli produkt, którego ja używam do mycia, gąbek. Kolejne opakowanie, rzecz jasna, w użyciu. Dalej produkt, który był w ulubieńcach lipca, a więc żel pod prysznic do skóry bardzo suchej marki Yves Rocher. I tam w tych ulubieńcach lipca powiedziałam, że jest to jeden z najlepszych żeli, jakich używałam w życiu, jeśli chodzi o działanie pielęgnacyjne. I tutaj Wam to powtórzę. Niesamowicie gęsty żel o konsystencji balsamu bardzo dobrze pomagał mi na przesuszoną skórę. Natomiast nie jest to żel bajerancki. Nie ma fajnego zapachu, nie jest to jakieś takie super hiper, ale pielęgnacyjnie ekstra. Nie analizowałam składu, nie wiem na ile ten skład, a ten skład jest krótki. Na ile ten skład jest przyjazny, a na ile nie, bo dla mnie to akurat zasadniczo nie ma znaczenia. Jakby co, kiedyś może do niego wrócę właśnie w okresie letnim, jeżeli nadal będzie w ofercie. Kolejny produkt, który także się pojawił w ulubieńcach lipca, tylko pod innym hasłem, czyli szampon. Ja w ogóle chyba źle na to mówię, bo ja mówię kerastazę, a widziałam już u dziewczyn, że one mówią kerastaz, więc chyba ja coś tutaj knocę. Szampon do włosów farbowany, który miał zapewnić blask i cuda niewidy, a
nie robił nic. Miał ładny zapach, taki trochę malinowy i tyle. I po prostu nie robił nic. Krzywdy nie, ale nic dobrego też nie. Szampon za 80 zł, no niestety nie dla mnie. Tak, zdecydowałam się zdenkować produkt, który także się pojawił w lipcu w kategorii właśnie bubla. I jest to ten peeling do ciała, właściwie body scrubbing butter. To może ja Was po prostu odeślę do tych ulubieńców lipca. No to było takie kizia-mizia. Ani to nie peelingowało, ani to nie było przyjemne, ani to nie było aromaterapeutyczne, ani to nie był efekt spa. Dodatkowo dla mnie zapach był nie do zdzierżenia, był to zapach jakiejś porzeczki, pomidora. Okropny produkt, mówiłam, że spróbuję go wykończyć, ale nie wiem, czy go nie wyrzucę. I słuchajcie, po kolejnej próbie od ulubieńców lipca, od nagrania tamtego filmu, stwierdziłam, że nie, kurde, mam to w nosie, po prostu go wyrzucam. Zawracanie... A i tak go zużyłam, powiem Wam, bardzo, bardzo dużo, więc jestem dzielna. Dezodorant Garnier Neo, muszę Wam powiedzieć, że podczas tych lipcowych upałów, co ja gadam, końca lipca upałów i sierpnia, czyli teraz, no dzisiaj akurat jest ten dzień chłodniejszy, bo dzisiaj mogę Wam zdradzić, jest poniedziałek, ale ten chłodny poniedziałek, ale podczas tych upałów, słuchajcie, no to jest żyleta, no czajcie to, wszyscy ludzie się, znaczy może nie wszyscy ludzie się pocą, ale no większość ludzi się poci, ten zapach, które się roznosi, że tak powiem, w otoczeniu, nie jest przyjemnym zapachem. Ustalmy sobie szczerze, jest to bardziej odór po prostu potu, bo jest to silniejsze od nas przy takich upałach, 35 stopni, 34 stopni jeszcze na słońcu, 33 nawet niech będzie. A ja nawet nie miałam, słuchajcie, znowu mokrych plam pod pachami, więc no i naprawdę bluzka zdjęta po całym dniu chodzenia w upale, która się lepiła, śmierdzącą, powiedzmy sobie wprost, dobra? Po prostu, nie dosyć, że nie miałam plam potu, to jeszcze nie śmierdziałam. No kurde, nie szukajmy tam innych słów, zawracanie głowy, więc dla mnie no to jest hit, no. Bambino, kolejne zużyte opakowanie chusteczek Bambino, zdecydowanie dla mnie najlepsze. Teraz kupuję tylko te z tym praktycznym zamknięciem, no jednak są wygodniejsze, nie, wiadomo, niż te z tą folijką. Maseczka So Bioethic, nie wiem czy pamiętacie, dawno temu ją miałam, czyli ona się przeterminowała i była to taka maseczka peelingująca, dotleniająca i ja ją lubiłam, ona była taka czymś jakby pomiędzy, taki trochę, ona trochę dawała taki efekt jak te właśnie peelingi typu gomasz. Czyli to było takie delikatne jakby złuszczenie, przy okazji tam urobiona ideologia dotlenienie. Ja nie wiem, czy ona nawet kiedyś nie była w jakichś ulubieńcach. Natomiast później troszeczkę spadła na dół mojego pudełka. Dlatego ostatnio zmieniłam koncepcję i tak układam maseczki, żeby nic na dół nie spadało. I okazało się, że ona w ogóle, tu jest napisane w ogóle gomasz, dobra. No, i okazało się, że jakoś zapomniałam o niej, więc no chyba aż tak cudowna nie była, summa summarum. I na pewno nie była tania, więc chyba nie. No i tylko 6 miesięcy na zużycie, więc tak sobie. To też spadło na dno, nie wiem od kiedy to mam, wiem, że to dostałam od jednej z widzek i naprawdę nie chcę myśleć, ile czasu to u mnie leżało. I jest to maseczka bąbelkująca z białą herbatą, detoksykująca i także natleniająca marki Sephora. I to była maseczka w takim opakowaniu, którą nakładaliśmy na buzię i ona bąbelkowała. I ona głównie była po prostu bajerancka. Było to przyjemne, takie odświeżające. Nie było to jakieś super działanie pielęgnacyjne. To nie jest drogie, nie jest też tanie. Nie wiem, ile to kosztuje, jest 50 zł? No nie jest to Glam Glow, nie? Ale nie jest to też, nie wiem, AA. I ja raczej bym do niej nie wróciła, ale pamiętam, że ją lubiłam. I nawet Patrycja mi kiedyś pytała, czy ją polecam i powiedziałam jej, że tak, więc... Czyli w ogóle ją kupiłam? Nie, ja jej kupiłam chyba tą, wiecie którą, tą z błotem. Tak mi się wydaje. Także no, dopóki nie odkryłam świnki, byłam bardzo z tej maski zadowolona. O, powiem w ten sposób, choć ona miała inne działanie. Żel pod prysznic z Look Fantastic. I jest to żel marki First Aid... Nie, jak to jest? First Aid Beauty Fab? Wiecie, z tymi żelami, co ja powiedziałam pod prysznic, z tymi żelami do mycia twarzy ja mam problem, bo rzadko trafiam na dobry żel. Chyba najlepszy żel to właśnie był ten ze starej mydlarni, ten zielony i teraz mam dużo innych żeli, więc pewnie do niego na razie nie wrócę. Poza tym chciałabym znaleźć troszeczkę coś innego, może coś łagodniejszego, ale żele do mycia twarzy to są te produkty, które jakby najbardziej mnie zawodzą.
Czyli nie wiem, czego oczekuję od tego żelu, tak do końca, ale taka jestem najbardziej rozchwiana. Także podziwiam dziewczyny, które z taką pełną świadomością mówią, że jakiś tam żel do mycia twarzy był dobry lub zły. Znaczy, z tym zły to łatwiej. Ten był po prostu bardzo, bardzo mocno przeciętny. Nie wyróżniał się ani fajnym zapachem, ani nie miałam wrażenia, żeby ta skóra była jakaś specjalnie odświeżona, oczyszczona, ale też nie miałam poczucia, żeby on mi robił kuku. Natomiast jest to produkt, o ile pamięć mnie nie myli, dosyć drogi i raczej produkt, do którego po prostu po ludzku nie wrócę, no. Jezu, ja powiem wam, z przerażeniem czytałam komentarze pod holem kilku z was, które pisały, że o, fajna maseczka z brokatem, to ja sobie też kupię. I ja do tego odpisywałam, że nie, nie warto. Słuchajcie, no to było... Znaczy ja przypuszczałam, że to będzie szajs. I to był szajs jak 150. To nawet jakoś mocno nie zastygło, nic to nie zrobiło. Dla mnie tej maseczki było za mało, żeby zrobić sobie efekt właśnie, wiecie, z YouTube'a, jak to laski robiły z tymi jednorożcami Glam Glow. Takie kizia mizia. Faktycznie ta marka, czy tam ta podmarka, nie wiem, Selfie Project, tak, podmarka, ten brand Selfie Project jest dedykowany głównie młodszym klientkom. No i tak, i gdybym miała teraz 15 lat, albo 13, bym sobie walnęła tą maseczkę, no to bym się tym może trochę bardziej jarała. A ja się za bardzo nie jarałam i nie polecam. Mam jeszcze drugą różową, ale ją zużyję, bądźmy dzielni. Tusz Max Factor False Lash Effect, kolejne opakowanie kupione. Olejek sosnowy ze starej mydlarni, bardzo fajny olejek, to był olejek naturalny, eteryczny. Obłędny zapach sosny, prawdziwy, właściwy i w ogóle terapeutyczny. Jezu, uwielbiam. Jakby co, bardzo polecam to olejki ze starej mydlarni, bo są naprawdę fajne. Drugie opakowanie dękuje Vibo bananowego pudru. Trzecie już mam kupione, także jeżeli ktoś się zastanawia, czy ja naprawdę lubię ten puder, no to jest dowód. Bardzo lubię ten puder. Naprawdę, chętnie bym go zdradziła. Chętnie bym go zamieniła na coś innego, bo jest taka teoria, że może on zapycha. Ja znowu mam te grudki. Ktoś mi też pisał, że Klinik ten krem go zapycha, którego używam. A znowu mam te grudki. Tak, wiecie, cholera wie, z drugiej strony całe życie bujam się z tymi grudkami, więc chętnie bym znalazła inne, ale no nic nie jest tak dobre. Ostatecznie nic nie jest tak dobre, znaczy wydaje mi się, że znajduję fajny, tak jak ten jeden też z La Roche ze sklepu. Ten taki mocno matujący, co pachniał olejkiem z drzewa herbacianego, ale no suma summarum właśnie, jeżeli chcę na całą buzię to nakładać codziennie, no to ten, kurczę, jest najlepszy, no. A jeszcze jest w bardzo dobrej cenie do tego, no. I jest łatwo dostępny. Tusz do rzęs marki Reverse, czyli tusz za jakieś naprawdę grosze, prawdziwe grosze, bo on chyba kosztował z 5 zł, który naprawdę był świetny. Miał bardzo dobrą szczotkę, rewelacyjnie mi się spisywał do takiego wyczesania rzęs, w ogóle ich nie obciążał. Bardzo był dobry, po prostu się skończył, wysech. I powiem wam, że kiedyś chętnie bym wróciła do tuszy tejże firmy. W ogóle powiem wam, miałam taki plan, żeby napisać do nich o współpracę. To wam opowiem przy okazji. Ale oni... Makeup Revolution się wzoruje na innych firmach i to nie są podróby, nie? Czyli na przykład robią paletkę podobną, tak jak zaczęli, nie? Czekoladka pierwsza Makeup Revolution była nawiązaniem do czekoladki Too Faced. Natomiast marka Reverse robi dla mnie klasyczne w jakimś stopniu podróby, bo te opakowania są no po prostu skopiowane wręcz. Patrzysz na te produkty ich i mówisz tak, to Max Factor, to Catrice, to tamto. No i uznałam, że nie będę do nich pisała o współpracę, choć takie mam mieszane uczucia, bo z drugiej strony jest to bardzo tania firma. Firma, która podobno, tak jak czytałam wam wtedy na jednym filmie, produkuje te kosmetyki w Polsce. Więc to mogłoby być coś ciekawego, bo oni mają je bardzo tanie, no tylko nie wiem, takie mam mieszane uczucia. Miałyście coś kiedyś z Reversa? Dajcie mi proszę znać. Klej Duo, który już zasechł do klejenia rzęs, mój ulubiony w pędzelku, mam kolejne opakowanie. Gimme Brow, też nie wiem ile to u mnie przeleżało, w kolorze 3. To jest bardzo fajne. Powiem wam, że z chęcią bym przygarnęła taką malutką kolejną trójeczkę. Ale nie za własne pieniądze. Kredka Vibo, która niegdyś była moją ulubioną, czyli taka wykręcana, tutaj już nic nie ma, w tym jaśniejszym kolorze, no teraz kocham te kredki Vibo piórkowe. Krem do rąk, Holika Holika, Lazy Enjoy, to jest chyba jakiś pudding, pamiętacie? To jest z boksa, którego nazwy nie wymieniamy. Tak pieruńsko słodki zapach, to też się znalazło dla odmian na dnie w torebce, na szczęście to 18 miesięcy jest ważne po otwarciu. Ale to jest
niefajne. I ostatnia rzecz, to ta maska. I tak, i to na pewno była ta maska. Ta pochodzi akurat z Golden Boxa. I na pewno już ją miałam i jest ona świetna. Bardzo dobra maska, to jest Holika Holika, hydrożelowa w dwóch płatach. Ja ją sobie robiłam przed wieczorną imprezą, przed takim jakby weselem. No, bez znaczenia. Niech będzie, że przed weselem. I naprawdę rewelacyjnie zdała mi egzamin. Tam, koniec. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze. W ogóle powiem Wam, że jakiś czas temu jedna z dziewczyn napisała: słuchaj, może być przetestowała kosmetyki marki Gosz. Ja mówię, no chętnie, nie? Tylko no, ktoś musi mi je zasponsorować, bo one do najtańszych nie należą. I napisałam maila sobie do Gosza. Nawet Gosz mi odpisał, ale oczekując ode mnie kreatywnych zastosowań ich kosmetyków. Więc nie wiem, co z tego będzie, bo no, nie urabiajmy ideologii, no to tylko film, co mam sobie tam wymalować. Ściany, żeby było kreatywnie. No do mnie takie rzeczy nie przemawiają. No film to film, makijaż to makijaż, no tam kreatywne. Więc nie wiem, czy coś z tego będzie, ale jeżeli Wy właśnie macie jakieś, do czego zmierzam, że jeżeli macie jakieś pomysły, jakich firm chciałybyście, żebym kosmetyki przetestowała, mówię tutaj o kolorówce, to piszcie, bo ja może wtedy jakby albo kupię coś, albo właśnie napiszę do jakiejś firmy. Zazwyczaj to wtedy jest klasyczny barter, więc nie martwcie się, nie zarobię na tym kokosu. Więc możecie mi podsuwać takie pomysły właśnie o jakieś marki kolorówkowe, bo najlepiej jakieś tanie, nie? Bo jeżeli się nikt nie zgodzi, to może bym coś po prostu kupiła z tych marek. Więc dawajcie mi proszę koniecznie znać. Dobra, to ja uciekam. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i dobrze, że dzisiaj nagrałam to denko, bo produktów, łopanie. No, trzymajcie się i trzymajmy się tego, żeby jeszcze trochę chłodno było, za czym się upały znowu zaczną, ale kiedy Wy to oglądacie, to chyba znowu upały wróciły. Buziaki, pa, pa.